Witamy Państwa na kolejnym filmie. Dzisiejszy film to będzie film polcentryzmu ideologicznego. Jeden z najważniejszych filmów. I to praktycznie ten film będzie jakby wstępem dalszych filmów, ale tutaj ten wstęp do tego filmu, co chcemy powiedzieć, będzie się wiązał z CERN-em. I CERN-ami, i teraz na zasadzie, co ma piernik do wiatraka. No właśnie ma, dlatego jest film, bo jest kwestie ideologiczne. A więc jak są kwestie ideologiczne, to musi być odpowiednia symbolika, która to mówi, bo symbolika to nie jest taki pic na wodę i fotomontaż, bo zawsze się dzieje symbolika coś po coś. To nie jest żelazna zasada po prostu, po co się robi. Taki film, albo inny, albo ktoś robi film, i tak dalej, w konkretnym celu. I tak samo tutaj będziemy po prostu rozważać to. Tutaj będziemy analizować tą symbolikę, analizować rzeźby, i zobaczymy nawet przekładkę do dzisiejszych niektórych państw, pewnej symbolice tutaj w rzeźbach. A więc będziemy też to widzieć tutaj, w czasie tego filmu. No, przelecimy tutaj cały, wiecie co? Mamy Szwajcarię, mamy Moskwę, mamy Japonię, mamy Włochy tam. No to tam z czasem zobaczycie. Przewędrujemy, gdzie się da i jak się da. A i tak oblecimy po prostu ze wschodu czy z zachodu na wschód. Ale zobaczymy zaraz to w szczegółach po prostu. Gdzie powędrujemy, ale wszystko będzie nam potrzebne, żeby to wszystko zrozumieć. I tak jak powiedziałem od razu, że tutaj to nie jest jeszcze, to nie będzie koniec. To nie będzie koniec na razie, ale po prostu wystarczająco na tyle, żeby po prostu zrobić początek. No to teraz tak. Co my tutaj widzimy? No, wiele jest osób zainteresowanych i przez wiele lat było zainteresowanych niebem, nieboskłonem. Oglądali, lunety szły w ruch, teleskopy idą nadal w ruch. Oglądanie nieba cały czas. No i co z tego? No i teraz właśnie przejdziemy do szczegółów, po co to wszystko. A więc wszystko było w konkretnym celu, a więc po co to wszystko było robione? Starano się sięgnąć dalej niż osłonka Germanowa. To był cel strategiczny, jakby sięgnąć, zobaczyć, co tam można jeszcze dalej zobaczyć, no bo doskonale wiecie, że ta osłonka Germanowa, ona nie jest lita. Nie, ona ma takie, powiedzmy, elementy, gdzie po prostu, tak jak Droga Mleczna, widzimy tą taką prześwitujące elementy, prześwitujące światłem z pałacu. No to starają się tam mniej więcej ci, którzy oglądają, jakoś sięgnąć dalej, żeby zobaczyć ten pałac albo to, co w tym pałacu jest, i tak dalej. A więc. Sięgnąć wzrokiem tam, gdzie wzrok nie sięga. O, Taki właśnie. No bardzo i znany teraz, cytat. to teraz spróbujemy. Będziemy tutaj się starać to wszystko omówić. Temu poświęcony jest film. No i teraz, po co? Pojedziemy już z tematem. Wszyscy, witam Państwa, też i ja. Wszyscy zawsze zainteresowani, ale najbardziej zainteresowany jest system, no i w ogóle ten autor tego systemu, a właściwie to autorzy, dwoje pierwszych bliźniąt, którzy się zbuntowali przeciwko Atta, no i oni i jego, powiedzmy, pomiot żmijowy jest mocno zainteresowana tym, co się tam dzieje, a już na pewno chcieliby się znaleźć właśnie poza tą osłonką Germanową, a konkretnie chcieliby się znaleźć tam, gdzie jest Atta, a najbardziej zastąpić Atta. To już jest ich po prostu cel jakby nadrzędny, a właściwie może nie cel, bo oni chyba wiedzą, że to się tak nie da, ale próbują, bo dla nich to jest być to, lub nie być.
i może nie tyle co cel, co sens życia. No i jak to jeszcze nazwać? Niedoścignione marzenie. O, to będzie tak. Niedoścignione marzenie. Marzenie buntowników. Kiedyś tak mówiłeś, marzenie diabła. Tak, marzenie lata diabła. Temu. Zawsze mówiłeś, że kiedy się widziało jakieś obrazki z mandalą i wewnątrz z jakimś tam bóstwem, tak, to mówiłeś, że to jest zawsze marzenie diabła. Tak. I to tak pasowało. No i rzeczywiście to jest marzenie diabła. Ty jeszcze kiedyś powiedziałeś w którymś z filmów swoich takich wcześniejszych, grubo wcześniejszych, czym jest CERN, a dzisiaj będziemy poruszać kwestię CERNa. No i wtedy mówiłeś, że CERN to jest jakby próba włamania do pałacu. Tak, wejścia w jakieś znalezienia jakiegoś drogi, zrobienia jakiegoś otworu, to pamiętam. Otworu, gdzie tam on tam taki był malutki, taki tyci, ale tam, żeby po prostu wejść do tego pałacu. Bo mówi się, że właśnie CERN ma zrobić wejście do innych wymiarów, czy tam sięga do innych wymiarów. No i niektórzy przypisują CERNowi, temu działu, różne rzeczy, na przykład, że jest to jakaś broń klimatyczna, albo że jest to twór do geoinżynierii, albo właśnie niektórzy mówią, że jest to jakaś tam swoista broń, ale najczęściej to się mówi, że to jest jakby nieoficjalnie, że po prostu oni chcą się włamać do innych wymiarów. No tak do końca się nie mylą, chociaż oni tych drzwi tam za bardzo, no chcą te drzwi gdzieś tam znaleźć. Ale myśmy znaleźli troszeczkę poszlak na bardziej takich symbolicznych i dzisiaj o tych symbolicznych poszlakach chcemy Państwu powiedzieć. I chcielibyśmy Państwu powiedzieć na samym wstępie, bo CERN w ogóle nie jest postrzegany pozytywnie. My też go nie postrzegamy pozytywnie, bo my wiemy, do czego on ma służyć. Ale przez wszystkich nie jest postrzegany pozytywnie. I niespodzianką dla nas było to, że nie tak dawno, kilka dni temu, bo to było bodajże 13 chyba? No, któregoś tam. No, nieważne. Na dniach. Na dniach. O. Całkiem niedawno to było, że w Rosji został oficjalnie jakby otwarty. Uruchomiony program. Uruchomiony program i ten program miał zaszczyt włączyć prezydent Federacji Rosyjskiej, miał go po prostu uroczyście nacisnąć odpowiedni guziczek. No i mamy, jak się okazuje, w tej takiej według wielu niewinnej Rosji, która po prostu jest jakby wizją wybawienia, mamy tutaj do czynienia z czym? Ze zderzaczem hadronów w Rosji, Federacji Rosyjskiej. Tak. Pod Moskwą, miejscowość Dubna, 125 kilometrów. Od Moskwy, no. Od Moskwy, tak. No. A więc takie coś jest, funkcjonuje i właśnie na to uruchomienie tego programu, pamiętajmy, że to zostało budowane już od 2013 roku. To zostało tak. Już budowane. Tak. A w tej chwili już jest jakby faza taka, ja wiem, czy końcowa, tylko to jest... Nie pracy tyle... pełną parą. O, tak, to jest uruchomienie powiedzmy całego programu, czyli powiedzmy tego, tej uruchomienie tej tak zwanej wielkiej pary. O, tak to chyba bliżej. Oni tam mają jakieś swoje ideologie, swoje właściwie wytłumaczenie, zadania, swoje wytłumaczenie. Oni sobie tam badają, co było, zarówno jak i ten w Szwajcarii, tak i ten w Rosji. Badają, co było po wielkim wybuchu, zanim powstał świat. Tuż po wielkim wybuchu. Pierwsze sekundy. Tak, pierwsze sekundy, co tam się działo. No i oni chcą to oczywiście badać. My tutaj Państwu podlinkujemy pewne materiały rosyjskojęzyczne, sobie przetłumaczycie, jeśli chcecie. Też dowiedzieliśmy się
z właśnie rosyjskiego internetu, że zderzacze hadronów znajdują się nie tylko w Rosji i w Szwajcarii. No w Szwajcarii chyba jest taki największy, bo nawet ma nazwę. Sztandarowy. Wielki zderzacz hadronów. Natomiast ten szwajcarski i tak jest powiązany praktycznie ze wszystkimi państwami. Jeśli nie wszystkimi, to ze znaczną jego częścią. Polska też jest jakby członkiem tego całego programu i tego klubu całego. Tam też pracują polscy naukowcy. A oczywiście tych CERN-ów, tych właściwie nie CERN-ów, a zderzaczy hadronów jest trochę więcej, bo mamy, no mamy tutaj Genewa, Rosja, Chiny, Francja czy Włochy? Włochy. Włochy to były, nie Francja. Dobrze, tak. Włochy. Włochy. Japonia. Japonia i Stany Zjednoczone. Także mamy ich jak na razie... Pod ostatkiem. Sześciu. I teraz zwróćmy uwagę, czy rzeczywiście oni wszyscy przypadkiem nie grają do jednej bramki. Bo do tego jeszcze, zaraz tutaj się dowiemy, że w tym szwajcarskim CERN-ie to pracuje 800 naukowców rosyjskich. Mimo, że Rosja za to, co się dzieje tam teraz na wschodzie, to została odsunięta, bo oficjalnie była obserwatorem właśnie tego całego klubu CERN, że tak powiem, ale oni byli na pozycji obserwatora, ale już w tej chwili oficjalnie zostali odsunięci. A w dodatku, żeby było ciekawiej, Szwajcaria przez Rosję nie jest już traktowana jako państwo neutralne. Oficjalnie, żeby nie było. Przez Rosję, aha, czyli... Przez Rosję, to jest państwo, to nie jest państwo już neutralne. Rosja już traktuje Szwajcarię, że to nie jest państwo neutralne, czyli jest stroną obecnego, działającego światowego konfliktu. I po której stronie stoi Szwajcaria? Po stronie nierządnicy, bo oczywiście Rosja tak, i reszta... Po stronie Zachodu. A po stronie Zachodu stoi, czyli po stronie nierządnicy. Ale na przykład pan prezydent Rosji pochwala pewne dogmaty, które się dzieją w Davos i które tam zapadają różne jakieś tam decyzje czy różne propozycje. Także... Niech nas to nie zmyli. W każdym razie 800 naukowców pochodzących z Rosji tam współpracuje i to świadczy wszystko o tym, że tak naprawdę wszyscy grają do jednej bramki. Nie ma tak, że ten jest dobrym gliną, tamten jest złym gliną. Dobry i zły glina zawsze jest jeden. I wiadomo, kim ten dobry i zły glina jest. Oni są czasem oddzielnie, a czasem są jednym. Zawsze to jest ten sam glina, o dwóch obliczach. To dla ciekawości, akurat w ten deseń, akurat w czasie wizytacji i uruchomienia tego programu prezydent Federacji Rosyjskiej, on też powiedział, że współpracują prawie że z całym światem naukowców. Żeby się ktoś nie pomylił. Tak. No, to nie jest tak, że to jest ich tam tego, tylko on tutaj z całym światem współpracuje. Właśnie celem jest właśnie ten program. Ja to w ogóle już nieraz mi się obiło o oczy. Wyczytałam tu i ówdzie. Przy wielu okazjach, że rosyjscy naukowcy jak najbardziej współpracują z amerykańskimi naukowcami i w ogóle im w tym zimna żadna wojna nie przeszkadza. Także takie to są właśnie kwestie. Ten zderzacz rosyjski nazywa się Nika. Nika, tak się to czyta. Nie patrzyliśmy, jaki skrót czego to jest. Tak samo chyba niewielu wie, czego jest skrót CERN, bo to też jest skrót. Ale zostawmy to, bo oni zawsze tam sobie jakoś oficjalnie wytłumaczą i zawsze mają oficjalne wytłumaczenie i oni mają swój jakiś tam program oficjalny, każdy może sobie zajrzeć na te oficjalne strony i sobie poczytać, czym te instytuty po prostu się trudnią. A czym one się trudnią? I jeśli chodzi o właśnie CERN, to mamy wizytówkę tutaj. Tak naprawdę to jest właśnie typowa wizytówka tego,
co oni w ogóle próbują zrobić. Otóż kiedy Mariusz mówił lata temu, że CERN próbuje się włamać do pałacu i kwestie te związane z CERN-em, który rzekomo ma otwierać właśnie inny portal do innych wymiarów, to ma sens. Dlaczego? Dlatego, że CERN próbuje przynajmniej przerzucić świadomości cyfrowe, cyfrową świadomość pierwszych tych samozwańców, pierwszych buntowników, tych bliźniąt do pałacu. To nie to, że oni fizycznie tam się mieliby znaleźć, bo teraz zwróćcie uwagę, że w pałacu oprócz tego, że mamy całe to perpetuum mobile, czyli zimną fuzję i całe to urządzenie, ten generator kwintesencji, to mamy tam najwyższą formę transcendencji i jest nim Atta. My tak sobie zwykle personifikujemy tego Atta, że Atta to jest jakiś staruszek z siwą brodą, że to jest taki, no tak, tak sobie to przez lata wymyśliliśmy, a Atta jest po prostu najwyższą formą transcendencji. I właśnie tam wewnątrz pałacu jest bardziej właśnie ta najwyższa forma świadomości, najwyższa forma jaźni tego naszego rodziciela Atta. I właśnie jaźń buntowniczą chce się przerzucić za pomocą CERN-a, za pomocą tego działa zderzacza hadronów, chce się przerzucić właśnie do pałacu Atta. Jakoby buntownicy chcieliby znaleźć się wewnątrz pałacu i zastąpić Atta. I tu właśnie idealnie jest to pokazane, właśnie to marzenie diabła, jak to Mariusz zawsze mówił. Marzenie buntowników. Znaleźć się wewnątrz pałacu. Jeśli spojrzymy właśnie na tę statuę, która zresztą ma 2 metry, jest ich dwoje, no to jest 2 metry, nie? Bardzo dużo symboliki. 2-metrowa statua, gdzie mamy do czynienia z niszczycielem, z Shivą, bożkiem, samozwańcem oczywiście, Shivą, który tak naprawdę ma 4 ręce, a to już wskazuje na to, że to nie jest jedna osoba. Chociaż Shiva się pokazuje na niektórych rzeźbach, że ma nawet 8 bodajże tych rąk, ale tutaj nieprzypadkowo stanęła właśnie ta statua, która ma 2 ręce. I jeszcze dziś tutaj Wam pokażemy... 4 ręce. 4, przepraszam, ręce. 2 pary rąk. O. Nieprzypadkowo... My się domyślamy, że nawet patrząc na tę postać, że ona jest androgeniczna, że ona ma zarówno cechy męskie, jak i żeńskie. I można na tej podstawie wysnuć, że są to bliźnięta w jednej jakby postaci. To jest tak, jak słuchajcie, mówiliśmy o tej emanacji Elohim, gdzie ma ten przyszły Mesjasz, który ma przyjść, to emanacja Elohim, czyli androgeniczna postać, tak jak Bahomet, bo tutaj mamy inny rodzaj po prostu postaci tego Bahometa. I tym właśnie jest Shiva. I tak naprawdę jest marzeniem buntowników, aby się znaleźć za pomocą właśnie tego działa, żeby się znaleźć w centrum, w pałacu. Teraz pogrzebaliśmy troszeczkę, no tutaj jest na ten temat, o co tutaj chodzi, bo to co ciekawe w ogóle, że dlaczego my sądzimy, że to jest obraz pałacu, taka symbolika pałacu. Mamy tutaj w ogóle tańczącego Shivę, nie wiem czy wiecie, i ten taniec to nie jest zwykły sobie taniec, ale to jest kosmiczny taniec stworzenia i zniszczenia, no bo oczywiście Shiva, jednym z jego przydomków to jest niszczyciel. I dlaczego to jest kosmiczny taniec? Generalnie czym w ogóle jest Shiva?
Bóg destrukcji, Bóg czasu. No, słuchajcie, dzięki właśnie tym bliźniakom, tej pierwszej dwójce bliźniąt, to znaczy się oczywiście w późniejszym czasie, po tym jak skończył się ład, to nastąpił czas. Tego czasu nie było wcześniej. Tak, czyli czas był zawsze, tylko rozpoczął się podział czasu. No dobrze, tak, dobrze powiedziałeś. Podział czasu. I w ten sposób jest poczucie czasu, bo zostało ono pocięte. Kiedy powstało Słońce, Księżyc, to wtedy był podział czasu i wtedy można było, że to trwa tyle, albo to trwa tyle i tak dalej. Wtedy jest ten czas jakby podzielony i on wcześniej on płynął bez żadnych podziałów, a teraz są podziały od tamtych czasów, że są podziały. Ja myślę, że w ogóle to, że powstał, wiecie co, będzie się czasami pojawiać chyba jakieś powiadomienie, bo zapomniałam włączyć z tego trybu samolotowego, także wybaczcie. No tym razem tak będzie, już nie będziemy się cofać, żeby od nowa włączać film. W każdym razie, chyba że sobie, wiecie co, zrobimy pauzę na chwilę. No już jesteśmy z powrotem, jeszcze sprawdzę, tak. Jesteśmy z powrotem, dobra. W każdym razie jest to Bóg destrukcji, Bóg czasu. No tutaj jest kosmiczny tancerz, pan joginów, medytacji i sztuki, mistrz trucizn i medycyny, co ciekawe. Nam w ogóle Mariuszowi, jak przeczytałam to od razu mu się skojarzył taki instytut w Moskwie, który był otwarty przez Lenina. Tak, przez Lenina to było tak zwane laboratorium, później to był instytut, z tego się zrobił, ale pierw było laboratorium trucizn. I teraz tak, wszyscy bolszewicy, komuniści, tam jak zwał ich, tak zwał, oni się bili o władzę nad tym laboratorium, bo wtedy jeden drugiego mógł truć i dlatego oni się później, w tym okresie już rewolucyjnym nawet, oni się wszyscy truli, na prawo i lewo. Stalina też otruto, nie? Tak, wszystkich truli. Lenin też był otruty, spokojnie, oni się tam... Truli wszyscy, Kalinin, nie Kalinin, tam, co tam jeszcze, ach, kogo byś tam nie nazwał po prostu. Oni się tam tak czyścili, że wszyscy się truli, bo tak, masz władzę nad tym laboratorium, masz, jak masz władzę, jak masz w garści laboratorium trucizn w Moskwie, to masz władzę nad całym Związkiem Radzieckim, bo wszystkich wytrujesz. Ciekawe, pod jakim natchnieniem takie coś powstało i komu tam cześć oddawano w tym laboratorium. No to już widać. No mamy tutaj mistrz trucizn i medycyny. No to już widać, komu oddawali. Istota najwyższa. I teraz... Wiesz, jakie buńczyczne słowa. Tak. Mamy tutaj teraz Shivę, fajnie go ktoś, słuchajcie, tutaj ujął, bo oczywiście Shiva ma wiele przydomków i on jest postrzegany właśnie w różnych formach. Bardzo częstą formą oczywiście to jest ten tancerz, ale tutaj taki w pozycji, gdzie on medytuje, to też jest bardzo dobrze znany. I fajnie go ktoś ujął, bo oczywiście ma bardzo jasną cerę i rude włosy, nie? No to już nam tutaj przywodzi na myśl, że jest, a jeszcze ma księżyc wbity tutaj we włosy. Przywodzi na, a i co najważniejszy atrybut, to jest oczywiście wąż, kobra, no bo wszyscy ci hinduscy bogowie to są nagas, reptylianie, czyli bogowie węże, którzy przybyli z podziemi. Tylko wiecie co to jest, to podziemie, to nie jest to, że oni tam żyli w tych podziemnych ukryciach, tylko to było tak, to jest tak zawaluowane, bo oni są z podziemi, czyli tam z zewnątrz. Dlatego widocznie oni nie potrafili jakby skumać tego, co to jest to podziemie i po prostu tak to nazwali. Natomiast oni przybyli przez otwór na biegunach z podziemi, czyli tam z zewnątrz. I... Bo w sumie jak stoimy, to pod nami co jest? To macierz, a co dalej?
No to jest przecież zewnętrzna strona. No tak, oczywiście. Z nim się też wiąże, aha, jeszcze co najważniejsze, to on ma on związek ze Słońcem. W ogóle jego postać, prawa strona to jest, prawe oko to jest, albo na odwrót, któreś z oczu, jedno oko to jest Słońce, a drugie oko to jest Księżyc. On ma jeszcze trzecie oko i z tego też jest bardzo znany i niektórzy na niego mówią trójoki. On ma oczywiście to oko, trzecie oko, o, to tak zwane trzecie oko, nie? To trzecie oko to tak naprawdę to jest, wiecie co, jakie oko? To jest do postrzegania tych wieloświatów tak naprawdę, tych wygenerowanych przez Lucyfera. I tak naprawdę tutaj się dzisiaj dowiemy, że ten Shiva to jest nic innego jak właśnie Lucyfer. On jest też związany i często kojarzony z bykiem. No, oni oczywiście mówią, że byk to jest jakiś tam jeździec, wierzchowiec Shiwy. To wiecie co, ja sądzę, że to nic bardziej mylnego. Po prostu wiecie czym jest byk. Byk jest balem tak naprawdę. Balowi składa się ofiary. Z dzieci. Z dzieci, tak? To było całopalne. Tak jest, dlatego sądzę, że ten byk to jest symbolicznie jego żona, czyli ta bliźniaczyca, nie? Chociaż nie mówi się oficjalnie, że Shiva ma siostrę bliźniaczkę. Nie wiem, może ktoś jakby się zagłębił i gdzieś tam pogrzebał głębiej, to może by się dowiedział, że to tak było. W każdym razie ja tego nie znalazłam. Wiem, że miał żonę, ale zaraz się dowiemy, kim ta żona była i jaka jest jej symbolika. A więc być może ten byk tak naprawdę to jest symboliką właśnie tej bliźniaczycy, bo to właśnie bliźniaczyca jest odpowiedzialna za ciemność i za składanie ofiar z dzieci i nie tylko z dzieci, ale ona jakby jest odpowiedzialna właśnie za te kulty ofiarne. Zaraz nam się to potwierdzi jeszcze. Tutaj mamy takie bla 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 właśnie na temat tego Nandi. Nandi to niektórzy też go czczą, bo to jest też spersonifikowana jego postać. To jest właśnie osoba mężczyzny, czy tam w ogóle ludzka z głową byka. Niektórzy tam sobie czczą tego Nandi, bo w ogóle jeśli chodzi o Shiwę, to jest najwięcej sekt z nim związanych. Jeśli sobie chcecie, to sobie poczytajcie na ten temat. I teraz mamy tutaj właśnie rodzinkę. Zwróćcie uwagę, co trzyma w ręku Shiva. Jedną z rąk trzyma trójzub. My nie będziemy Wam tłumaczyć, bo Wy doskonale wiecie, co to jest trójzub. Nie trzeba Wam tłumaczyć. Tryzub. No tam trójzub, tryzub. Tryzub. Po sanskrycku też się jakoś tam mówi podobnie. Natomiast zwróćcie uwagę, ta... Prawati, dobrze ja mówię, Parwati. Parwati, żona Shiwy. Tutaj oni mieli dwóch synów. Jeden z nich, to chyba ten pierwszy, to jest hybryda. To jest hybryda, żebyście się nie zdziwili. To jest dziecko z głową słonia. No to co to jest, jak nie hybryda? Eksperymenty. Genetycznie. Oczywiście, wyszli sobie tam na zewnątrz i musieli kombinować. No i kombinowali. Tak jest, więc mamy tutaj tak do czynienia z czymś takim. Tutaj też mamy i teraz patrzcie właśnie na cały ten, wiecie co, znowu mamy jakby symbolikę pałacu z drzewem życia, a tak naprawdę tym drzewem życia to jest ten Shiva, nie? Ciekawe. Co ciekawe w ogóle, Shiva jest też związany właśnie z wężem. No to słuchajcie, bardzo ciekawe kwestie nam wychodzą. Bardzo ciekawe kwestie i znów się przypomina poprzedni film, tematyka poprzedniego filmu, gdzie ktoś tam się buldoczył właśnie o to drzewo życia. No i proszę bardzo, jak nie z tej strony, no to z tej strony po prostu. Ale wszystko i tak wszystko jedzie do jednego worka. Tak jest. Dokładnie, więc tak to wygląda. Tutaj też zwróćcie uwagę, że ta cywilizacja taka ta buntownicza tutaj
jaką tutaj mamy przedstawioną, to też są jacyś tacy dziwni ci osobnicy, zwłaszcza ci, którzy siedzą i tam się modlą, bo też mamy zielone stwory, różnego koloru w ogóle ci osobnicy są, no i nawet jakiś tam osobnik, dwóch osobników z głowami innych zwierząt, innymi głowami niż ludzkie. O, w ten sposób. Tutaj mamy też postać takiego niby demona, na którym trzyma Shiva swoją stopę. I zaraz tutaj króciutko powiemy coś na temat tego rzekomego demona. No tak to jest przynajmniej przedstawiane, a zwłaszcza w kontekście, gdy widzimy właśnie tę symbolikę pałacu Atta. I tutaj mamy właśnie tą Parvati. I teraz ona jest niby, ma żeńskie cechy jak najbardziej, ale zwróćcie uwagę, co ona ma między nogami. No, ktoś może sobie powiedzieć, że to jest jakiś element ubioru. A my sądzimy, że to jest tak, jak jeśli chodzi o Bahometa, to Bahomet też ma piersi żeńskie, a ta laska zawsze zapominam, jak to brzmi. Wiecie co, ta laska z tymi dwoma wężami. Kaduceusza bodajże. To ona symbolizuje fallusa. I tutaj tak samo to idealnie symbolizuje fallusa. Ale to jeszcze nie wszystko. Tutaj właśnie też ją mamy, bogini matka. Oczywiście, jeśli chodzi o wszystkie mitologie, czy tam wierzenia, to zawsze mamy do czynienia z bogini matką. Zawsze. I zawsze jest to bogini płodności, macierzyństwa. A tutaj jeszcze mamy bogini pożywienia. No, tu nam przychodzi oczywiście na myśl, że chodzi o Matkę Ziemię. Natomiast bogini pożywienia to może ta, która zaczęła jeść. No tak jest. Ta bogini macierzyństwa, prawda, tutaj jej pierwszy osesek, taka sobie hybrydka ze zwierzęcą głową. Tutaj jeszcze mamy, że ta bogini matka to jest inaczej, bo oni wszyscy mają mnóstwo imion i na przykład Shiva ma 1008 imion. 1008 imion. Ona również ma ileś tam tych imion. Jedno z tych imion to jest Kali, dobrze nam znana Kali, której również składano ofiary z ludzi. I słynny film Indiana Jones pokazywał, gdzie właśnie wrzucano do takiego, powiedzmy, do takiej jaskini. Tam był wulkan, po prostu ział ogniem i do tego wulkanu po prostu wrzucano. A teraz zwróćcie uwagę, i tam krzyczano Kalima, Kalima. Tak, Kalima. A teraz zwróćcie uwagę, że ta bogini matka Kali, to już się ją określa dokładnie tymi samymi przyimkami, jak się określało właśnie Shiva. Czyli bogini czasu, bogini stworzenia, mocy, zniszczenia i śmierci. Aczkolwiek na Shiva się nie mówi, że to jest Bóg śmierci, ale Bóg destrukcji, Bóg zniszczenia, to oczywiście, że też wychodzi. Na jedno wychodzi. I tutaj też pokazano ją właśnie z tymi czteroma rękoma. I to niby ona stoi na Shivie, ale no może i tak, trudno powiedzieć. Ja się tutaj śmiałam, że kłótnie mają i że ona na nim sobie tam stoi. Jak już mówimy tutaj o tych cechach, no to pamiętajmy o jednym szczególe, że właśnie buntownicy byli pierwszymi odpowiedzialnymi za śmierć wszystkich ludzi. Zwierząt też, no. I zwierząt też. Oni są właśnie winni śmierci. Tak jest. Oni wprowadzili pod pojęcie śmierci, że coś takiego powstało, bo wcześniej nie było. Tak, i jeszcze śmią mówić, że oni dali oświecenie i, tak jest. Tak, i wiedzę. Czyli na temat dobra i zła. Dokładnie. I to są właśnie pierwsi zbrodniarze. Ale mają swoje pomioty. Też zbrodniarze. Ale to już jest oddzielny temat. Każdy go mniej więcej zna. Są pomioty, tak, jak najbardziej są zbrodniarze. I nawet dzisiaj są zbrodniarze.
i mają krew na rękach. Także się tu nic nie zmienia, ani na nic się nie przesuwa, ani o milimetr. Tak jest, jedziemy dalej, nie? Także gdyby, żeby się tutaj nikt nie pomylił, po prostu tak to właśnie wygląda, a nie inaczej. W ogóle wszystkie te bóstwa zawsze, one mają wspólne cechy i wszystkie te bóstwa tak naprawdę to są zawsze bóstwa tych bliźniąt, samozwańców i na tym to wszystko w ogóle się buja. W mitologię przemycają właśnie tą dwójkę bliźniąt. Jedni piszą wprost, że to były bliźnięta i kochankowie równocześnie, inni nie piszą tego wprost, ale zwykle te cechy zawsze są bardzo podobne. I Kali jest boginią czasu lub śmierci, mówi się na nią ciemna matka. Mnie to się od razu też kojarzy, wiecie, z czymś? Z czarną Madonną, która jest w Częstochowie, nie? Kali. No to czyż to nie jest Kali? No może to jest Kali. Ciemna matka. I tu dochodzimy do sedna i mamy rzeźbę tej Parvati, czyli Kali, bo to jest jedna i ta sama, przedstawiająca Shivę z boginią Parvati i jako jego równą połówką. I zwróćcie uwagę teraz, że po lewej stronie to raz, że oni mają w ogóle cztery ręce właśnie i po lewej stronie to jest anatomia męska, a po prawej żeńska. Zwróćcie uwagę. I oczywiście co w ręku w jednej z rąk trzyma po tej stronie męskiej? No ten właśnie trójząb bożka. Tryzub bożka Shivy. Więc mamy tutaj dowód na to, że Shiva tak naprawdę jest androgeniczny i tak naprawdę to jest, ta postać jest męsko-żeńska, tak jak Bahomet, to jest inna odmiana Bahometa. I proszę bardzo, tu mamy dowód, wręcz morderczy, symboliczny, że tryzub, ten tutaj, nie mówiąc tego, to po prostu dokładnie, każdy wie od tego tryzuba, proszę bardzo, tam jest konflikt, a w sumie zaangażowany wschód i zachód, ogromne pieniądze, a w sumie to jedna drużyna. Oczywiście, że tak. I nie ma o czym gadać. Tak jest, bo to jest po prostu, oni wszyscy grają do tej samej bramki. My niestety wyrywamy niektórym spod nóg po prostu dywaniki, ale lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, niż żyć w iluzji albo w jakiejś pozoracji, pozornej nadziei. Ponieważ buntownicza to jest potęga nieświadomości, a potęga poznania to jest właśnie potęga świadomości. Bo jak wiesz, to jest jak po prostu z rozpoznaniem placu boju. Jeżeli po prostu wiesz, masz dobre rozpoznanie, to wiesz jak działać. Wiesz jakie decyzje podejmować, a jak czegoś nie wiesz, to po prostu możesz popełnić błąd. A pamiętajmy, w paru filmach do tyłu było, te życie w tym systemie to jest chodzenie po polu minowym. No i już. Tak, a więc ta ikona jest przedstawiana jako pół mężczyzna i pół kobieta. I tak naprawdę nam tu daje obraz całości, że to nie jest zły glina i dobry glina, tylko to jest jeden glina. Jeden i ten sam glina. To jest jedna i ta sama postać. Dlatego ogólnie Shiva, nawet jak spojrzymy sobie w ogóle na postać Shivy tego tańczącego, tym kosmicznym tańcem, to widać, że po prostu ma zarówno cechy żeńskie, jak i męskie. I nawet tą stronę żeńską w tym tańcu kosmicznym to zasłania pierś jednym ramieniem. Ja Wam zaraz pokażę. Dlatego po prostu ta ręka jest tak skierowana, żeby zasłonić piersi. I sam ten taniec jest opisany w ten sposób. Jako obrazowa alegoria pięciu głównych przejawów wiecznej energii. Wiecie co jest pięć? Pięć to tak jak tutaj ten Shiva był otoczony czteroma bóstwami. Ja przepraszam, że się cofnę tak daleko. I oni są jako ci numer 5, ale wiecie, z czym jest piątka?
Dlaczego na przykład cyfra 23 jest satanistyczna i dlaczego w ogóle ta piątka jest taka zawsze niefajna? Dlatego, że piątka to jest 5 ramion pentagramu. Piątka to jest 5 ramion pentagramu. I tutaj mamy stworzenie, ewolucja, ochrona, wsparcie, zniszczenie, ewolucja. No, kto może, słuchajcie, uważać, że zniszczenie jest formą ewolucji? Tylko buntownicy. Tylko buntownicy. No i przede wszystkim iluzja. Skąd my mamy tą iluzję? Czym jest iluzja? Iluzja, jeśli on jest w ogóle, ten taniec przedstawia właśnie kwestię iluzji. Czym jest iluzja? Iluzja to są wieloświaty. Iluzja to są błony cyfrowe. Iluzja to jest właśnie to metaversum. My żyjemy w iluzji i my tak naprawdę nie wiemy, co jest iluzją, a co jest tutaj prawdą w tym świecie, który widzimy. Bo być może nasi sąsiedzi są tylko iluzją, bo oni może są tylko holografami, postaciami holograficznymi. Tam 20D, że oni po prostu wyglądają i zachowują się jak ludzie, a to są tylko hologramy. Więc na tym polega ta iluzja. I sam ten taniec i w ogóle Shiva jest mocno powiązany z iluzją. A wiecie, co, czym, jak oni nazywają tą iluzję? Iluzję nazywają Mają. I zaraz o tej Maji też powiemy. No i tu jeszcze jest wyzwolenie. Wyzwolenie i łaska. Takie chyba pozorne wyzwolenie, bo jak, słuchajcie, zniszczą po to, żeby była ewolucja, to dadzą nową iluzję i mówią ludziom, że oni dali w ramach łaski, dali wyzwolenie. No, to jest takie typowe. I teraz właśnie mamy tego tańczącego Shivę znowu. I tak jak mówiłam, zwróćcie uwagę, że właśnie ta strona odpowiadająca za tą żeńską stronę, to patrzcie, ręką jakby zasłania właśnie ten żeński atrybut, tę pierś. Ja tak to widzę. Ja tak to widzę. Tutaj zapamiętajmy sobie, że ten demon, który jest pod stopą właśnie... Tak piszą, demon. No. Tak, tak, tak. Tego Shivy to się zwie, jedna z nazw to jest avidy. Avidy. To jest niby ignorancja lub brak duchowego wglądu. I tutaj... Właśnie chciałabym na temat tej Mai powiedzieć. Nataraja. Nataraja to właśnie jest Shiva, ten tańczący, tym kosmicznym tańcem. Jest formą Shivy, w której wykonuje swoje funkcje tworzenia, niszczenia i konserwacji, a także przypisuje się mu Maję i akt błogosławienia swoich wielbicieli. Zatem Nataraja jest uważany za jedną z najwyższych form Shivy w Tamil Nadu, a rzeźba lub bożek Nataraja, Nataraja właśnie, z brązu jest czczony w prawie wszystkich świątyniach Shivy. To już jest dalej nieistotne. Ta Maja jest istotna. No i właśnie ten wieczny taniec niszczenia i tworzenia. No, ktoś by pomyślał reset, nie? To, że to jest właśnie kwestia tych resetów. I tutaj czym jest w ogóle ta Maja? Maja to właśnie mamy tutaj... kwestię tego właśnie, że ta Maja to jest generalnie iluzja. I mnie się Maja to się w ogóle kojarzy z osłonką germanową. A wiecie, z czym się kojarzy? Maja, piosenka Wodeckiego. Pszczółka Maja. Pszczółka Maja. Może dlatego właśnie taka bajka była, żeby programować. No natomiast zwróćcie uwagę, że to potężna siła, która tworzy kosmiczną iluzję, że świat zjawisk jest prawdziwy. Kosmiczna iluzja. Mnie się to bardzo kojarzy z osłonką germanową. I że nam się wydaje właśnie, że to jest prawdziwe niebo, a to jest tak naprawdę jakby iluzja. To jest bardzo dobre określenie. To jest iluzja i to jest... To jest bardzo dobre określenie. Porównanie jest bardzo dobre po prostu. Tak. To jest iluzja. Tak, rzeczywiście. Patrzysz, no co, w nocy tego rozgwieżdżone niebo, pojedziesz tam w góry tego, bajery tego, no pięknie widać. No. Rozgwieżdżone, tam nie ma nic. No, nie ma nic. A jednak jest. No, ale po prostu, no widzicie, jak to wygląda. Ja to sądzę, że oni to nawet w ogóle potrafią czasem, nawet tą swoją osłonkę germanową, jak mają może jakąś...
nie wiem, konserwację czy coś w tym stylu. Oczywiście nie mówimy tutaj o tych tutaj ziemskich maszynach, fachmenach, tylko o tych z zewnątrz, że oni chyba potrafią nawet włączyć iluzję nawet tego nieba, jeśli oni tam mają coś do roboty i chcą zasłonić, to jeszcze potrafią iluzję włączyć, to znaczy się taki hologram nieba, bo ja pamiętam, jak kiedyś latem siedzieliśmy sobie na tarasie, jeszcze mieszkaliśmy w Polsce u Mariusza tam i siedzieliśmy latem, całe lato potrafiliśmy przesiedzieć na dworzu, do późna w nocy siedzieliśmy i właśnie żeśmy sobie patrzyli w nieba, przynajmniej ja. I właśnie mnie zdziwiło, że ja, zdarzyło się tak co najmniej dwa razy, że widziałam niebo zupełnie inne niż normalne. Czyli na przykład gwiazdy były ułożone w takich dziwnych, równych rzędach, w odstępstwie, powiedzmy, no, z takiej perspektywy, jak ja patrzyłam, to w odstępstwie, nie wiem, paru metrów i co parę metrów następny rząd równy gwiazd. I to było co najmniej dziwne. Dla mnie to była wtedy prawdziwa iluzja. Co ja zauważyłem, też był wtedy, jak w Polsce mieszkałem lata, to też zauważyłem, że wychodzę na taras i to była gdzieś godzina, to już były ciemności, ale była godzina w pół do dziesiątej i tak mniej więcej tej w pół do dziesiątej zawsze wychodziłem, to było już w ciemności. No i teraz jak oglądałem niebo, to widziałem jakiś świecący obiekt, ale na bardzo dużej wysokości. Bardzo dużej wysokości. I on przelatywał przez niebo ogromną prędkością. I takie, i robiło to wrażenie, że to jest takie utwierdzenie, że to jest, no, satelita leci. Satelita, to go tam widać, nie? No bo tam błyszczy się, albo on świeci i tak dalej. Nie? A to mogło tego nawet nie być, ale po prostu, ale trzeba było taką wrażeniówkę zrobić. A ja sądzę, że nad nami mnóstwo coś tam, jest mnóstwo takich obiektów latających i jest dużo takich dronów, tylko takiej generacji made by zewnętrze Ziemi. Czyli po prostu są to drony, tylko które nie poruszają się tam na zasadzie jakiegoś zwykłego silnika, tylko na zasadzie dysku magnetycznego. Tak, dysków magnetycznych. I one ogólnie mają zupełnie inny napęd, zupełnie inaczej się poruszają i one są bezzałogowe i to są po prostu drony, one śledzą. Nie wiem, czy ty pamiętasz, kiedy wyszliśmy na przykład niejednokrotnie na spacer, też jak już było ciemno i patrzymy, leci coś właśnie takiego dziwnego. No. Jakaś świecąca kulka sobie leci, nie wygląda na samolot, nie wygląda na drona takiego zwykłego i byliśmy, a to my widzieliśmy to niejednokrotnie, ale ja mówię, zobacz, Mariusz, leci UFO. A ty spojrzałeś się i od razu zgasło. Tak jakby słyszeli, co my mówimy. I nie chcieli, żebyśmy ich zobaczyli. Więc no, dużo takich sytuacji było. Ale jeśli chodzi o tą iluzję, no to właśnie, patrzcie tutaj jeszcze to stwierdzenie. Odpowiedzialnych za oszustwo lub ukrywanie iluzorycznej natury rzeczy. Czyli właśnie ta Maja jest odpowiedzialna jakby... odpowiedzialna za oszustwo i ukrywanie iluzorycznej natury rzeczy. Tak, bo żyjemy w iluzji i cały ten system po prostu ukrywa przed nami prawdziwy stan natury rzeczy. I co do Maji, to jeszcze tutaj, co my tu mamy, dosłownie iluzja lub magia. Ma wiele znaczeń w filozofii indyjskiej, w zależności od kontekstu. Co ciekawe, to u nas rzekomo u Słowian, właściwie nie u nas, a u Słowian, to mówiło się na te duszyczki, to mówiło się majki, nawki, majki. Taka ciekawostka. Zasada, która pokazuje, że absolut bez atrybutów ma atrybuty. Maja oznacza także to, co ciągle się zmienia, a zatem jest duchowo nierealne. Zakrywa prawdziwy charakter rzeczywistości duchowej. I z tym się jak najbardziej można zgodzić. Jeśli to się odnosi do osłonki germanowej, ta Maja, to rzeczywiście ukrywa nam pałac Atta i ukrywa nam prawiedny stan rzeczy. I teraz właśnie przejdźmy do tego koleżki, który został ukazany w ten sposób, a nie inaczej. Jest to karzeł. Hindusi twierdzą i wierzą w to, że jest to jakiś tam demon.
Wiecie co, to też jest bardzo dziwna sprawa, bo avidya to słowo w sanskrycie wedyjskim, będące połączeniem słów a i vidya. Vidya to jest jakby wizja, to jest widzieć, co oznacza niewidya. Słowo vidya pochodzi od sanskryckiego rdzenia vid, co oznacza wiedzieć, postrzegać, widzieć, rozumieć. Zatem avidya oznacza nie wiedzieć, nie postrzegać, nie rozumieć. Terminy związane z vid pojawiają się obszernie w Rygwedzie i innych Wedach. W angielskich tłumaczeniach starożytnych tekstów indyjskich avidya jest zwykle tłumaczeniem jako ignorancja, czasem jako duchowa ignorancja. I ja sądzę, że oni sobie tutaj dorobili swoją własną koncepcję, bo to wiecie, mnóstwo myślicieli wprowadza w błąd innych po prostu, którzy się tym interesują i to robi się celowo. Natomiast praindoeuropejski rdzeń mówi, że wejd oznacza widzieć. No lub wiedzieć, ale ja sądzę, że tu chodzi o to, o tą widzialność i właśnie chodzi o to, że my czegoś tam nie widzimy. Może, słuchajcie, tu jest właśnie taka błędna i bardzo złośliwa personifikacja naszego Atta, i tutaj chcą pokazać właśnie zwycięstwo Shivy nad naszym Atta po tym, jeśli kiedy się dostaną do pałacu. Ja tak sobie to interpretuję, nie jestem tego pewna, ale coś mi mówi, że to tak może być, zwłaszcza jeśli mówi się właśnie na niego, że to jest coś, co jest niewidzialne. Tutaj, jak widzicie, już od razu widzicie, że praca osobista to wręcz wymagana, no i przynajmniej dla tych, którzy się będą tam interesować mocno, no to po prostu praca osobista jak najbardziej jest po prostu wskazana tutaj, tak jak w każdym naszym filmie. Ja oczywiście tutaj w tej dziedzinie, w tej kwestii, jeśli chodzi o tą postać właśnie zdeptaną, mogę się mylić. Ja się mogę mylić, ale tak mi się to jakoś to skojarzyło, zwłaszcza że no, jest to ktoś, kogo nie widzimy, a tak naprawdę nie widzimy Atta i nie widzimy pałacu, nie? Także być może zrobili taką paskudną personifikację. Całkiem możliwe, po nich się można wszystkiego spodziewać. Oni chcą się przedstawić jako potężni, wspaniali, a swoich przeciwników po prostu pokazują w jak najgorszym świetle. Oczywiście Atta nie jest ich przeciwnikiem, tak naprawdę to oni z niego zrobili swojego przeciwnika. Nikt ich nigdy nie wygonił na zewnątrz, oni sami tak wybrali i sami chcieli, bo chcieli po prostu zaznać, jeszcze się szczycą tym, że oni dali ludziom po prostu oświecenie, tak, fałszywego światła chyba. Niektórzy autorzy kojarzą tę nazwę z tym, Shiva jest powiązany ze słońcem. Shiva to jest czerwony. Czerwony oczywiście. Czerwony i żółty to są kolory słońca. Pamiętajmy. I co? Przejdziemy do Jehowa. Tak. Bo w końcu Shiva się tutaj przepoczwarza na Jehowę. No i teraz skąd my to znamy? To już jest religijne. Zresztą Shiva to też religijne. Oczywiście. Tylko, że powiedzmy Well India. Oczywiście, to jest oficjalna religia, nie? W Indiach. W ogóle kwestie związane z Jehową, to nam tutaj przysłał jeden z naszych widzów, Adrian. Dzięki za to. Ale my tak tutaj króciutko o tym Jehowa, bo na zasadzie takiej, że wszyscy się podszywają właśnie, znaczy nie tyle, co wszyscy się podszywają pod Atta. I to widać pięknie, słuchajcie, na tym... To jest, wiecie co, to są malunki na jakiejś kopule, w którymś z kościołów, ja już nie sprawdzałam tego, to jest nieważne, ale to był dobry przykład na to, jak właśnie, jakie mamy tutaj to podszywanie, a generalnie mamy tutaj 1008 imion, pamiętajmy, 1008 imion Shivy. I nieważne, w jakiej formie nam go pokażą. A tutaj jeszcze mamy tego Jezusa, który trzyma dwa palce w górę, czyli tak naprawdę ten Jehowach, to też mówi się, że to jest JHWH i to też mogą być, słuchajcie, tak zwane tetragram. To też mogą być, powiedzmy, inicjały imion,
albo jakichś przydomków, bliźniąt, a on trzyma dwa palce w górę i wskazuje właśnie, że tam są tych dwójka. Dwa palce, czy to będą złączone, czy będą, słuchajcie, wskazywały na fałkę, zawsze to jest, to są bliźnięta. I teraz zwróćcie uwagę, że młodzież bardzo często, nieświadomie, na różnych zdjęciach właśnie pokazuje, bardzo często pokazuje właśnie takie albo fałki, albo złączone palce, ale zwykle są to takie nożyce, czy w ogóle ta Wiktoria właśnie. Cały ten gest i jakby nie był pokazany, czy rozwarty, czy nie rozwarte te palce, ale zawsze dwa palce to będzie promocja bliźniąt, to będzie zawsze wskazywało, tak jak ta Wiktoria, no to jest, że bliźnięta zwyciężą, nie? Także to, tak się dzieje w systemie. Ten system jest po prostu oparty o, na Lucyferze i tyle. Czym właśnie jest Jehowach? Właściwie to Chowaw, bo Jehowaw się mówi dokładnie w języku hebrajskim. To mamy właśnie ruinę, katastrofę. I tu chcieliśmy Państwu właśnie wskazać, że ten Jehowa to tak naprawdę jest też bożkiem zniszczenia. A to, że on tutaj chce być, prawda, bo tutaj mamy osłonkę germanową, nie? I chce pokazać, że on jest gdzieś tam w pałacu, no to to już jest po prostu jego nieustające marzenie. Ale tak naprawdę ten Chowaw, ruina, katastrofa, czyli Jehowa, jest generalnie tym samym, co to jest inna forma tego Shiwy. No i tyle. Ten sam Bóg zniszczenia i destrukcji, ruiny, katastrofy. I tutaj jest taka moja, powiedzmy, moje takie przypomnienie. W różnych językach słowo Jehowa się niewiele zmienia, ale jest w najdrobniejszych słowo Jehowa. Po polsku to jest Jehowa. Jest wiele wariantów stosownie do każdego języka, ale właśnie ta forma jest właśnie przekazywana. Słowo, jak już chcemy to po prostu w zależności od przekładu, no to też tam znajdziemy Starego Testamentu. W Nowym Testamencie, jeżeli coś takiego może się znaleźć i jest, to taki zwrot jest wysławiejcie Jah. A to jest skrótowa forma słowa Jehowa. Jako cytat ze Starego Testamentu, bo w Nowym Testamencie jest tylko słowo Bóg, a po grecku Deus. I tutaj nie ma żadnego Elohim i nie ma Jehowa. Ani Jahwe. Ani Jahwe, bo Jahwe to jest wariant naukowy. Jehowa, powiedzmy tak mówią religie, że były dawniej i to jest najstarsze określenie, a jednak naukowcy stwierdzili, że jednak Jahwe to tak powinno być, jak naukowcy mówią. Tak czy siak, mamy tutaj też ten tetragram, zwróćcie uwagę, co on w ogóle przedstawia, naokoło co widzimy. To jest typowy ten obraz, ta gwiazda, to jest typowy obraz dysharmonii, czyli generalnie wizytówka bliźniąt. Więc te energie, które są na siebie nasunięte, są w dysharmonii, bo jeśli mamy tutaj idealną harmonię, to mielibyśmy obraz rombu, bo to odpowiada za idealną równowagę. A tutaj mamy typową brak równowagi. Brak równowagi, dysharmonię. I zwróćcie uwagę, że to tutaj też jest marzenie diabła, mówiąc językiem niegdysiejszym Mariusza, marzenie buntowników, bo mamy to wszystko w okręgu. Tak samo jak to drzewo życia jest w okręgu, często przedstawiane, to jest też marzenie buntowników. O, tutaj też mamy, słuchajcie, JHWH, Earth, czyli też mamy przedstawione jakby to w ten sposób. Serce, zwróćcie uwagę, serce, czyli serce ziemi. Serce też w tłumaczeniu na język angielski, ale też bodajże na łacinę, to jest
Kor, to nie serce, kor, rdzeń, rdzeń, ten jądro ziemi, serce. A tak naprawdę tym sercem, kardem, to jest oczywiście Pałac Atta. I te dwie piramidki złączone podstawami. Niektórzy chcieliby wcisnąć właśnie, że w pałacu jest dwójka bliźniąt, i używając pozornej logiki. Natomiast to nie jest, to słuchajcie, nie ma nic bardziej mylnego. Jeśli ktoś wciska, że tam jest dwójka i macierz i Atta, i pole i polana, to chcą wcisnąć lipę. Z reguły tak mówią, mówiąc, że tam jest dwójka rodzicieli. No to teraz pytanie zasadnicze. I jego rodzicieli? No właśnie, że tam jest dwójka rodzicieli, ale macierz to już jest coś innego. To jest jakby dar, o coś takiego. Oni to mają to jest, po prostu na czym to wszystko polegało, bo do tego, co jest tu pokazane, pokazaliśmy, oni po prostu do tego marzenia bycia w pałacu, to musieli dostosować odpowiednią ideologię. I to robili przez religię. A po prostu dzisiejszy pomiot żmijowy, no to on po prostu to wziął i przejął i no i jakoś sobie przefastrygował na to, co chciał. I po prostu, żeby dalej popychać, jakby ideologicznie wsadzić parkę bliźniąt do pałacu. Jeśli ktoś wciska parkę bliźniąt do pałacu, to właśnie robi to, co widzimy przed oczami. Czyli wciska właśnie ten tetragram tak naprawdę. Ogólnie, jeśli ktoś by się zastanawiał, bo było takie pytanie, nawet ktoś nam maila przysłał, a później ten mail został, nie wiadomo jakim cudem, ktoś się podał za naszego widza, naszą widzkę, a później ten mail był wykorzystywany przeciwko nam, ale to już jest nieważne, i przeciwko naszym dogmatom, na naszej prawiedzie, o której mówimy. Natomiast co symbolizuje rąb? Bo było pytanie, czy to nie jest przypadkiem, bo ja sama mówiłam, że górna piramidka energia męska, dolna piramidka energia żeńska, co oczywiście zostało wykorzystane idealnie, ta symbolika, przez buntowników i zrobiono z tego też jakby swoje dogmaty. Natomiast ta piramidka w dół, ona zawsze będzie tylko wskazywać w stronę, i to jest tylko symbolika, ona będzie zawsze wskazywać w stronę ziemi. I ona odpowiada też za właśnie macierz, za polanę, za ziemię. I dlatego ona jest skierowana w dół. A piramidka skierowana w górę wskazuje na Atta, na pałac. Tak, i mamy, i dla przypomnienia, nad głowami mamy diamentowy pałac, a pod stopami mamy diamentową macierz, magnes, dwa jednobiegunowe magnesy, które z sobą współpracują. I dlatego jest ta żelazna równowaga, którą tak buntownicy chcą zachwiać, żeby nie istniało życie na ziemi. No i tak krótka piłka. Może kiedyś pokusimy się, żeby to wytłumaczyć dokładniej, jak będzie jakaś okazja, to wyjaśnimy to jakoś tam bardziej szczegółowo. Co z tymi piramidkami górną i dolną? No bo niektórzy buntownicy po prostu tworzą na tej kanwie jakieś swoje właśnie buntownicze wywody, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością i wprowadzają innych w błąd. Natomiast chcą przekazać właśnie dokładnie to, co widzicie teraz przed oczami. I to tutaj właśnie chodzi o to marzenie buntowników, czyli bliźnięta w dysharmonii wewnątrz pałacu. Co w ogóle jeszcze nie powiedziałam, co jest ważne właśnie, bo się wrócę tutaj do tego Shivy. Co symbolizuje właśnie ten taniec? Ten taniec to miałby symbolizować właśnie, że buntownicy przejmą
całe to perpetuum mobile i całe te funkcje, które spełnia pałac, czyli ten ciągły ruch pałacu, tych wszystkich siedmiu kul, jedna w drugiej, to właśnie ma wskazywać ten taniec, ale on jest związany jak najbardziej i bardzo ściśle właśnie z destrukcją. Czyli co, kiedy oni się dostaną do pałacu, to oni chcą zniszczyć? Być może oni chcą być panami życia i śmierci i właśnie wtedy by się takimi czuli i wtedy by jakby dopięli swego, nie? Że oni są panami życia i śmierci. Co mi się skojarzyło w trakcie tego filmu, tutaj akurat przy tym tańcu, bo też warto to powiedzieć, lata temu, rok 2016. Otóż w jednym z moich filmie z filmów powiedziałem właśnie i pokazałem screena z otwarcia tunelu Gotarda. I kogo tam widzimy? Tańczącego kozła. A kozioł to jest właśnie symbol buntowników. Symbol diabła, jak to się wtedy tam mówiło i tak dalej. Ale to, właśnie to jest to. I tutaj mamy element tańca kozła przy otwarciu, na otwarciu tunelu Gotarda, czyli on tańczy, on się cieszy i ten tak samo się cieszy tutaj. Buntownicy się tu cieszą. A tak, bo jest tutaj mowa o tym, że on ma taki właśnie uśmiech na twarzy, ale właśnie to, że to jest kosmiczny taniec, to świadczy o tym, że mamy do czynienia z jakimś ciałem niebieskim i jest to po prostu widok ich marzenia, czyli ich bytowania w Pałacu Atta, który jest właśnie w tym ciągłym biegu i w tym ciągłym ruchu. O tym też kiedyś mówiliśmy. Czyli Stary Testament, jest jeden werset, który pięknie o to opisuje. Można to sprawdzić sobie, czy to jest Nowy Testament, czy Stary. Pycha stoi przed upadkiem. Tak naprawdę, jakby się, słuchajcie, nie podszywali pod tego Atta i tutaj mamy ten tetragram i mamy pokazany w prawdziwej formie, czyli tak naprawdę to mamy do czynienia z samozwańcami, z bożkiem, akurat w tym wypadku to jest pokazane, że to jest Bóg Słońca. I teraz czym tak naprawdę jest Słońce? Słońce jest fałszywym światłem. Prawiednym światłem prawdziwym to jest światło od Atta. Natomiast to światło, które teraz mamy, jest światłem fałszywym. I to się wiąże ściśle z czym? Z Lucyferem. Teraz zwróćcie uwagę, ja znalazłam to, w ogóle to pochodzi z początków XX wieku. I zwróćcie uwagę, ktoś też tutaj zapisał, że Lucifer z dużej litery, tak, zrobił z nich dwójkę, tak naprawdę Lucy i Fer. I teraz co ten Lucyfer trzyma w ręku? No właśnie trzyma to fałszywe światło. Właśnie trzyma to fałszywe światło. Oni twierdzą, że on wniósł oświecenie, bo on pokazał wszystkim aspekty zła. I wszyscy teraz mogą doznać i sobie wybrać, czy chcesz być tym dobrym, czy chcesz być tym złym. Ale oni nie grają fair, bo tak naprawdę zaopatrzyli wszystkich w skażenie i oni sami wszystkich tak naprawdę nakłaniają do tego, żeby robić złe uczynki. Więc tak naprawdę oni w ogóle nie są fair. I jak się fajnie to złożyło, fair. Oni nie są w porządku. Więc czy to będzie Słońce, czy to będzie Księżyc, to są to fałszywe światła i fałszywe oświecenie. I teraz też mamy kwestię nierządnicy i kwestię bestii. Bestia to jest właśnie fałszywe światło. Bestia to jest jak ten Lucyfer, a nierządnica to jest ta ciemność. Oni zawsze muszą stworzyć problem, a później podać na tacy rozwiązanie, żebyście chętniej jakby weszli w te kwestie, które zaplanowali. I teraz jeszcze jeden bardzo ważny właśnie, bardzo ważna kwestia, to mamy właśnie w odniesieniu do Lucyfera mamy tutaj
Statuę Wolności, która też jest postacią androgeniczną, bo już nie jedni się zastanawiali, czy to jest facet, czy to jest kobieta. To jest po prostu postać androgeniczna. I mało tego, że stoi na budowli Szczytopolańskiej, atrapa to jest oczywiście, ale jak się przyjrzycie, to tutaj mamy troszeczkę cegieł. Zwróćcie sobie uwagę, tam sobie obejrzyjcie jakieś zdjęcia. I też to, nie dość, że stoją na budowli, na atrapie budowli Szczytopolańskiej. Och, co ja mam dzisiaj z tymi Słowianami? To jeszcze mamy na planie gwiazdy i to oznacza zwycięstwo Lucyfera nad tysiącletnim królestwem, nad Szczytopolanami. Zwróćmy na to uwagę. A tak naprawdę ta osoba androgeniczna to jest niczym innym jak Lucyferem albo Lucyferem, jakkolwiek by zwał, Jehową, JHWH lub też Shivą. Tak naprawdę Shivą, Parvati, czy jak ich tam sobie nazwiemy, czy Kali, bo oni mają tysiące, może nie tysiące, ale co najmniej 1008 imion. Więc baczmy na to i zwracajmy na to uwagę. Natomiast według nas, jeśli chodzi właśnie o kwestie związane z CERN-em, to tak naprawdę jest to ukazane odwieczne marzenie buntownicze. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jeśli oni chcą wstrzelić tam świadomości buntowników do Pałacu Atta i jeśli Federacja Rosyjska tworzy taki instrument służący do tego, to czym tak naprawdę ta Rosja jest? I czy mamy w niej szukać zbawienia? I tyle. Zawsze musimy sobie odpowiadać na pewne pytania i trzeba po prostu ujawniać te kwestie i myśleć samodzielnie przede wszystkim. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Tak. Jeżeli chodzi o to kwestię ukrycia, to jest detal. Żeby tak sobie uświadomić, kwestie, my tu już mówiliśmy o ukrywaniu pałacu, poprzez ukrycie, poprzez osłonkę germanową, ale w tym układzie mamy, co jeszcze? Mamy Słońce i Księżyc. No i teraz tak, to są też elementy ukrywające. Mimo, że one widać, że one są, że jest Słońce, że jest Księżyc, świeci, tu jasno i tak dalej, ale czego nie zobaczysz? Drugiej ściany, że żyjemy wewnątrz Ziemi i stąd gigantyczne dociekania, spory, lansowanie heliocentryzmu, lansowania tam płaskiej Ziemi, jakiej kraterowej, no jakiej tam byś jeszcze chciał. Bo nie zobaczysz, ze względu na krzywą światła, na pole elektromagnetyczne, które działa, że ze względu na taką, a nie inną konstrukcję ukrywaną przez naukowców, chociaż teraz to już jest nieukryte, ale po prostu, ale wszystko to działa, sposób działania niezależnej cząsteczki światła w polu elektromagnetycznym i zdradzanie kształtu tego pola jako ten kielich. Święty Graal, tak. To w ten sposób my zobaczymy tylko to, co zobaczymy, te parę kilometrów i do widzenia. No przy dobrych układach to zmianę tego, to zobaczymy na przykład, no w porywach wiatru bym powiedział, z plaży w Łebie, tak jest konkretny przypadek, obejrzysz panoramę Bałtyku aż het. Nawet Gotlandię zobaczysz, opowiedzmy to. Nic więcej, a na co dzień nic nie zobaczysz, pokud tylko te parę kilometrów, tam nawet widoczność się mówi, że nawet się pisze widoczność tam w tych prognozach pogody. Masz tu tyle kilometrów, to zobaczysz, no i nic. No, wyżej się podniesiesz, no trochę więcej zobaczysz i też w zależności od tego warunków atmosferycznych, natężenia światła, nagrzewania powierzchni, wygięcia tego pola elektromagnetycznego, to będziesz widział więcej, ale mniej, ale nigdy się nie zorientujesz. O, to jest najważniejsze. Nigdy się nie zorientujesz, że żyjesz wewnątrz Ziemi. Właśnie ze względu na tych sabotażystów dwóch. Słońce, Księżyc. Tak, właśnie dlatego dałam akurat tutaj
ten obrazek słońca, no. Tak, bo to jest właśnie główny winowajca, no. Tak, no i jest, oczywiście ta osłonka germanowa. To jest też drugi tak, element, tak. Bo jak to zamkniesz, to musisz teraz piz zrobić. Tak, my to zrobili piz i to się nazywa Słońce i Księżyc. To jest piz. To są celowa po prostu zadyma, żebyś nie żebyś był w czarnej dziurze i był szczęśliwy. Zasłona dymna, tak. Albo zasłona kłamstwa, nie? Tak. No. To jest... Pewne powiedzenia nie powstały nigdy przypadkowo i bardzo fajnie sobie czasami takie niektóre powiedzenia przełożyć, ale wiecie co, do tego kluczem, jeszcze dzisiaj rozmawiałam z moim mężem właśnie na ten temat, że zawsze kluczem jest prawieda. Jeśli ma się prawiedę, to czytasz nawet tą durną Wikipedię i czaisz bazę. Dokładnie. I czaisz bazę, bo po prostu masz klucz, czy jak nawet czytasz Biblię, czy czytasz cokolwiek innego, to masz ten klucz do otwierania, do minimalizowania tej iluzji, którą nałożono na nas. Ta zasłona kłamstwa po prostu, gdzie ona jest tak naprawdę wszędzie, ale jeśli się ma ten klucz prawiedy, to inaczej się takie rzeczy czyta i inaczej się to rozumie, i już wiesz, możesz czytać między wierszami i możesz to wyciągnąć to, co należy. Tak jest i w dużej mierze zrozumieć. No. Także no i także tak, mamy tutaj, mamy Siwę, Jehowa i co tam jeszcze mieliśmy? Siwa, Jehowa, no wszystkie religie generalnie. Ta. A mamy jeszcze jako wisienkę na torcie, mamy po prostu tą tutaj jest statuę wolności, tego Lucyfera, który szczyci się, że zwyciężył. On by w życiu nie zwyciężył, tylko oni zostali wpuszczeni tutaj do wnętrza ziemi. Na pewnych zasadach. Tak jest, oni zostali i wpuszczeni. I czas im się kończy. A oni się szczycą, że oni zwyciężyli. Tak. Jakby Polany im nie pozwolili, to by nie zwyciężyli. Dokładnie. Po prostu nie mieli z kim wojować i tak naprawdę to tylko sobie robili rozpierduchę na pustych budowlach. No i tyle. To cwaniaczyli, nie? I cwaniaczą do tej pory. I udają Greka po prostu, bo oni nagle uważają się za tych zwyciężców. No i tak samo jest ich pomiotem, tak zwanym pomiotem żmijowym. No oni działają na tych samych zasadach, pomiot żmijowy. No oczywiście pomiot żmijowy, my dzisiaj widzieliśmy pomiot żmijowy tych nagas, hybrydy, pół ludzie, pół zwierzęta. No dobra, słuchajcie, chyba będziemy kończyć, nie? Dzisiaj już tak, słuchajcie, była przerwa dłuższa, wynikła z pewnych nieoczekiwanych sytuacji. No, czasami od razu krzywa akcja. Krzywa akcja, tak jest. No, to i, nie tak jest czasami, i tak czasami bywa. Niestety musi nam wybaczyć po prostu samo życie. No i już. Życie, a może nie tak samo życie, po prostu życie w tym systemie. Już chciałam użyć jeszcze epitetu, ale dobrze, że mi przerwałeś. Tak, to jest właśnie ten system, że utrudnia nam życie, ale co nas na nie zabije, to nas wzmocni i słuchajcie, do przodu. I jedziemy z tematem. W niedzielę filmu nie będzie, bo w niedzielę, dzisiaj właśnie kręcimy film, bo w niedzielę mamy inne plany. Więc no, tak to wygląda. Jeszcze w tym miesiącu, w czerwcu, postaramy się zrobić jeszcze jeden jakiś film. No i tyle. Może to nie będzie pewnie w niedzielę, bo nie wiem, kiedy się kończy ten miesiąc. Zaraz tutaj sobie skorzystam szybko z... A nie, chyba wygląda na to, że nawet zrobimy w niedzielę. Ale zobaczymy. Może to będzie na tygodniu. Dobra. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Wszystko. No to co? Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę i na razie. I na razie.